Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Od dziś w ramach cyklów Energy Boost Środa rozpoczynam cykl poświęcony książkom, które warto przeczytać. Będzie to mój subiektywny ranking książek, które mają moc wpływania na nasze życie, a które trafiają do nas zupełnie nieprzypadkowo. Znacie już pewnie moją teorię na ten temat, na temat książek. To nie my je wybieramy, tylko one nas. Najczęściej odbywa się to w taki sposób, że albo ktoś nam je proponuje, ktoś o nich mówi, żebyśmy je przeczytali, albo słyszymy, jak ktoś o nich opowiada, albo po prostu jakby same wpadają nam w ręce. Jeśli tak wydarzy się w Twoim przypadku, że jakaś książka dotknie Ciebie, koniecznie przeczytaj ją bez zastanowienia, bo najprawdopodobniej właśnie w niej znajdziesz albo rozwiązanie swojego problemu, albo przeczytasz jedno zdanie, którego akurat potrzebowałeś, aby spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Ostatnio dowiedziałam się, że na świecie nie ma problemów czy przypadków, które wcześniej już się nie wydarzyły. Wszystko miało już miejsce i opisane jest w różnych książkach. Zaczynajmy. Dziś książka, o której kiedyś usłyszałam i trafiła na listę moich książek, które muszę mieć lub przeczytać. Otrzymałam ją w prezencie od dwóch fantastycznych kobiet, które kiedyś korzystały z moich sesji coachingowych. Pierwszą z książek, o której chcę Wam opowiedzieć, jest Mnich, który sprzedał swoje Ferrari, autorstwa Robina S. Sharma. Autor jest ekspertem w dziedzinie technik przywódczych oraz samodoskonalenia. To książka, którą jednym zdaniem opisał Paulo Coelho. Porywająca historia, która uczy i bawi. Jeśli Wam mało, również napisał na temat tej książki sam Brian Tracy. Ta lektura to fascynująca i zabawna przygoda, ścieżka usłana perłami wiedzy, które są w stanie wzbogacić życie każdego z nas i skierować je na nowe tory. Tak naprawdę dla mnie jest to książka, która powinna być oficjalnie dopuszczona do użytku i powinna być podręcznikiem szkolnym dla wszystkich dzieci, w każdym wieku, że o dorosłych nie wspomnę. Jest opowieścią o Julianie, wziętym adwokacie, który pracuje tak dużo i tak ciężko, że tryb jego życia doprowadza go do ciężkiego zawału serca podczas rozprawy na sali sądowej. Zaistniała sytuacja zmusza go do poszukiwania odpowiedzi na temat sensu życia i jego istoty. Chcąc odzyskać to szczęście i poczucie spełnienia, wyrusza w podróż w wysokie góry, gdzie odnajduje prastarą kulturę, od której uczy się żyć z pasją i spokojem ducha. Sama książka podzielona jest na 13 rozdziałów, z czego ostatnie 7 opowiada o 7 cnotach, których bohater nauczył się od Ramana, bo tak właśnie nazywa się nauczyciel naszego bohatera. Napisana jest w formie rozmowy z kolegą Juliana Johnem, podczas której sam bohater po powrocie z gór wyjaśnia mu, na czym polega życie i uczy go tych wszystkich mądrości świata, które tam posiadł. Dodam tylko, że obecnie John znajduje się dokładnie w takiej samej sytuacji jak kiedyś Julian. Każdy rozdział poświęcony jest jednej cnocie i okraszony fantastyczną opowieścią, z której płyną fajne wnioski. Aby nie umknęły one czytelnikowi, na końcu każdego rozdziału, właśnie od 7 wcząwszy, znajduje się podsumowanie, w której zebrane są najważniejsze cele i techniki do zastosowania w naszym życiu. Dla mnie książka jest ponadczasowa, uczy prawd powszechnych i jest zawsze aktualna. Gdybyśmy zastosowali ją do własnego życia, wszyscy bylibyśmy szczęśliwi. No, ale niestety nie zdradzę Wam ani nas tych cnót, ani jak kończy się ta książka, bo sama nie znoczę, jak ktoś spoileruje, czyli zdradza zakończenie, zatem koniecznie przeczytajcie ją sami. I na koniec moja subiektywna ocena w skali od 1 do 10. Z czystym sumieniem 10. To moja ulubiona książka. To mój podręcznik. Zdecydowanie polecam. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.